już chcę iść, no. Bo jest najgorsze, że najpierw będzie ta wyrocznia, a potem będzie to rajskie dopiero i dopiero potem będzie cokolwiek. Ty się stresujesz się? Ja tak. No, nie. Ty? Nie? Ja też nie właśnie. Karynka. Weź, kurde, trochę mi smutno, wiesz? Czemu? Będzie no, dobrze. Bo, ale ty nie wiesz czemu nawet. Czemu? Powiem ci. No bo ja tutaj się przyjaźniłam z Koriną, nie? Jak odchodziłam. I to była moja taka bestia w programie. No i nie wiem, na przykład dzisiaj jak miałam tylko jednego szluga, no to właśnie chciałam spalić z nią. No i ją pytałam kilka razy, czy ona ze mną pójdzie i w ogóle ona... W sensie ja wiem, że są te sprawy hotelowe, ale wiesz, no chociaż na chwilę, no nie? No i tak jakoś mi przykro. No ale no, nie wiem. Znaczy ja to zauważyłem, że już chyba... No chyba przyjaźń minęła, no nie. Nie no, może nie przyszła, bo ma taką sukienkę, w której nie można się ruszać. Kori jest już zajęta bardzo grą i gdzieś to wszystko, ten taki świat tutaj hotelowy ją bardzo pochłonął. I tak jak ją lubię, uważam, że jest fajna, super, taka otwarta, no to chyba nie zasłużyła na tyle, na co ja jej chciałam jakby pozwolić, na tyle, ile ja jej dałam.